Cześć, siemano. Same elfy mamy już omówione chyba z każdej możliwej strony. Zresztą ci, którzy są regularnie na streamach, bardzo dobrze je już poznali. Więc przyszedł czas na elfy zimowe, ponieważ jest to dość ciekawy temat. Dzisiaj skupimy się na biciu zimowych elfów solo magiem, jednak można je bić równie dobrze w duo. Zwłaszcza Druid Knight lub Druid Paladin też będzie fajnie, ze względu na to, że możemy tutaj uciekać w razie czego na firebomby, ponieważ większość z tych potworów, za wyjątkiem arachnofobik, na nie nie wchodzi. Dlatego pomówmy sobie dzisiaj o Winter Elfach solo magiem. Sama miejscówka znajduje się na wyspie Tirsung, do której możemy dostać się ze Svalgrund, i o ile wiem, już niektórzy zaczynają bić tutaj w okolicach 180 levela, wyciągając sobie te mobki pojedynczo na zewnątrz zamku i wybijając. No i z tego, co pisaliście w komentarzach, no to około 3 milionów na godzinę na 150% można w ten sposób wyciągnąć. Ja jednak polecałbym wam tą miejscówkę solo od 300, myślę, poziomu, jeśli chodzi o parter oraz poziom minus 1 i przestrzeń wokół zamku. Natomiast jeśli chodzi o górne piętra zamku, czy plus 1, plus 2 zwłaszcza, gdzie mamy wiele Soul Broken Harbingerów oraz Arachnofobiki i Thanatursusy, to jednak tu myślę, że tak 400 poziom z dobrym EQ byłby już jak najbardziej wskazany, żeby było to w miarę bezpieczne. Jednak na takim 300 myślę, że sam dół wam wystarczy, jest powinien wyrobić. Jak widzicie na przebitkach tutaj w trakcie tego, jak ja sobie do was mówię, ja wyciągnąłem tu około 5 milionów na 150%. Myślę, że to całkiem niezły wynik, czyli to daje nam okolice 3 milionów na setce. Do tego w godzinę wyciągnąłem tu około 500-600k profitu, co również wydaje mi się dużym plusem tej miejscówki. Natomiast myślę, że zwłaszcza sorcowie będą mieli tutaj znacznie lepiej ze względu na ich ognistego UEK-a oraz ognistego wave'a, który w te mobki wchodzi tutaj jak złoto. Bo jeśli chodzi o druida, niestety zostają nam tylko i wyłącznie GFB-ki, no i oczywiście Terra Hury oraz Terra UEK, które jest, powiedzmy, średnio tutaj generalnie opłacalne. Pamiętajcie też o tym, aby nie uderzyć sobie przez przypadek lodowego UEK-a, ponieważ te moby odbijają od wrażenia od lodu i to może skończyć się waszą śmiercią. Także przejdźmy sobie może teraz do samych czarmów. Jeśli chodzi o czarmy, przede wszystkim jeśli bijemy dół czy parter i wokół zamku, istotne dla nas będą Winter Guardy oraz Vanguardy, ponieważ jest ich tutaj najwięcej. Dlatego na nich bym się tutaj skupił. Jeśli ktoś ma Enflame'a, no to nawet nie ma się co zastanawiać, wkładamy Enflame'a. Fajny będzie też Poison, fajny będzie Zap, niezły będzie Curse, no ale Enflame na pewno da nam tutaj dużą przewagę. Warto wrzucić sobie na przykład Kersa, ewentualnie Wunda, Thanatursusy, no one mają dość sporo HP i będziemy zbijać je dość długo, a na śmierć są wrażliwe, fizyk wchodzi w nie też całkiem nieźle. Jeśli chodzi o arachnofobikę, no jeśli mamy Divine Wrath, no to fantastycznie, wkładamy sobie Divina i będzie to działać mega efektywnie. Jeśli nie, Dodge będzie też fajną opcją, zwiększy nasze bezpieczeństwo, naszą przeżywalność, zwłaszcza kiedy gdzieś tam się trapniemy z tymi pająkami, to będzie dobra opcja. No i na górnych piętrach mamy Soul Broken Harbingery, które biją mocno z lodu i warto w nie sobie właśnie rzucić. Też możemy rzucić Enflame'a, Poison'a, Zap'a, też będzie jak najbardziej w porządku. No to zależy przede wszystkim od tego, jakie czarmy mam odblokowane. Wiadomo, nie każdy ma 6, 7, 8, 10 czarmów. Niektórzy mają 1, 2, 3, więc przede wszystkim skupiamy się tutaj na tych Reguardach, Vanguardach i Thanatursusach, no bo jest ich sporo i mają, no i to najbardziej, myślę, podbije nam profit i expa. Jeśli chodzi o EQ, no to jest oczywiście bardzo istotna kwestia. Ice Raiment, Frost Raiment będzie tutaj fajną opcją, jednak jeśli mamy niższy level zwłaszcza,
to myślę, że warto zastanowić się tutaj nad Dwarven Armorem, oraz z którym ma włożony imbu na lód oraz imbu na Life Leecha. To bardzo zwiększy naszą przeżywalność. Jeśli chodzi o spellbooka, Shoulder Plate będzie dobrą opcją z imbu na lód. No, jeśli ktoś może sobie pozwolić na Lion Spellbooka, no to fantastycznie, tam mamy odporność na obrażenia fizyczne, których tutaj będziemy dostawać bardzo, bardzo dużo, a jednocześnie nie potrzebujemy imbu na lód, bo mamy tą odporność już wbudowaną w tego spellbooka. No, ostatecznie Umbral Master Spellbook też będzie w porządku, zawsze to 5% odporności na lód, no jednak to już jest taka opcja nieco gorsza. Wiadomo, Glacier Kilt się one chyba nazywają dokładnie, mniejsza o to, każdy będzie wiedział, o co chodzi, oczywiście na nogi, do tego Glacier Budki na stopy. Jeśli chodzi o druida, to może sobie Make do Bootsy z ostatniego Winter Update'u sprawić, jeśli go na to stać, też oczywiście na pewno pomogą mu w huncie tutaj. Jeśli nie, no to glacjerki jak najbardziej wystarczą. Warto też zaopatrzyć się w Lion Amulet, który tutaj da nam dodatkową odporność na lód, jednak no to już jest opcjonalne. Jakiś Foxtail też będzie jak najbardziej w porządku, ponieważ, tak mówię, dużo obrażeń, które będziemy otrzymywać, to obrażenia fizyczne. No i zostaje nam kwestia helmetu. Wydaje mi się, że najlepszą opcją tak naprawdę tutaj Royal Mask albo Falcon Circlet, i jednak ja używam Gnom helmetu mimo tych 2% wrażliwości na lód. Ja cenię sobie tutaj odporność na obrażenia fizyczne oraz 2 sloty imbu, dlatego to właśnie z tego hełmu tutaj korzystam. Mając pozostałe przedmioty z odpornością na lód, te minus 2% tak naprawdę nie zrobi nam dużej różnicy, a dodatkowa odporność na obrażenia fizyczne, zwłaszcza jeśli nie korzystamy z Dwarven Armoru, na pewno nam się tutaj przyda. No i zostaje nam kwestia różdżki. Ja korzystałem z Cobra Roda, MS może korzystać z Lion Wanda, ale tak samo Falcony będą w porządku. Nie ma to większego tutaj znaczenia, jak biegamy solo, bardziej przy duo ten Life Leech dla druida jest istotny. No, jeśli biegamy solo, no to bardziej to kwestia tego, że może nam on podnieść po prostu profit na godzinę, ponieważ jeśli mamy Life Leecha, no to mniej musimy leczyć się z Exury Vity, zarazem spalając mniej many. No i też jeśli chcemy zmaksymalizować profit, to raczej skupiamy się na tym, żeby bić dużo z GFB-ków, jak najmniej z UK i z Wave'ów, no bo wiadomo, mana, potiony dużo kosztują i zawsze będą nam obniżać profit. No i tak jak wspominałem wcześniej, jeśli chodzi o Eku, no jeszcze warto zaopatrzyć się w Moon Mirror, żeby dał nam dodatkową odporność tutaj na śmierć od tych arachnofobik, jakiś pierścień, czy to będziecie korzystać z plazmy, czy z Butterfly Winga, nie ma to większego tutaj znaczenia już, wiadomo, plazma podbije nam Magic Level, więc obrażenia i exp na godzinę, no ale wiadomo, plazmy obniżą nam profit, bo są po prostu drogie. No i ostatnią rzeczą, o jakiej musimy porozmawiać, ponieważ to, jak biegamy po respie, no to widzicie na filmiku, nie twierdzę, że to jedyna dobra i najlepsza opcja, dla mnie się po prostu taki ród sprawdził ze względu na to, że resp mi wyrabiał, no i eks był całkiem przyzwoity, więc myślę, że bieganie po prostu parter, minus jeden, rundka w koło, hur upem na pierwsze pięterko, potem wychodzimy schodkami na drugie piętro, i z drugiego piętra drugą stroną po prostu schodzimy w dół i schodzimy, wracamy na parter. Myślę, że to najlepszy ród, na jaki wpadłem. Dla mnie resp był wystarczający. Pytanie, czy na podobnym poziomie MS też nie wykończy respa tutaj. No i jeśli chodzi o żywioły, no to bijemy oczywiście z GFB, te potwory są wrażliwe na ogień, MS korzysta do tego, jak ma dużego lura, może uderzyć Mass Flama, no i przy okazji gdzieś tam rzucać te Fire Wave'y. Jeśli chodzi o druida, no to oczywiście też zostajemy przy GFB-kach i to będzie nasze główne źródło obrażeń, do tego możemy się posiłkować Terrahurami oraz Grandmastera. No i tak naprawdę jeśli chodzi o ekspienie tutaj solo, to jest wszystko. W razie niebezpieczeństwa możemy też uciekać na firebomby, bo większość tych mobów na nie nie wchodzi.
No i dajcie po prostu znać, ile wy expa tutaj wykręcacie, jaki robicie profit, no bo ta miejscówka jest też bardzo profitowa. Na jakim oczywiście levelu tutaj wy przechodzicie i właśnie jakie liczby na waszym levelu tutaj możecie wykręcać. No i na dzisiaj to wszystko ode mnie. Jeśli film wam się przydał, film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, no to oczywiście łapa w dół. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, by być z nim zawsze na bieżąco. No i powiedzcie, co o tym sądzicie. Także dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, powodzenia, udanych łowów. Cześć!